Zdrowia! Gdzie jest najwięcej socjalistów, postępowych socjalistów, tak się nazywają w Ameryce? No wiadomo, w budżetówce. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No przy żłobie, miło jest być przy żłobie, no to już w Egipcie lepiej było być tym gryzipiórkiem niż tym niewolnikiem. No i na dzień dzisiejszy też lepiej jest być politykiem, lepiej dyrygować, lepiej mówić jak trzeba żyć, lepiej kontrolować co jeść, gdzie mieszkać, jak wydawać pieniądze i tak dalej, i tak dalej. W Ameryce związki zawodowe. No związki zawodowe, niektórzy ludzie mówią, że miały sens, no bo był wyzysk człowieka przez człowieka, no ale z drugiej strony jednak związki zawodowe zawsze są złapane, jak nie przez rząd, to przez bandziorów. W Ameryce mafia pilnowała za twarz wiele związków zawodowych. Doprowadza to do tego, że związki zawodowe śrubują, powiedzmy, płace. Kiedyś płacili za mało, no a teraz gdzie płacą najwięcej? No właśnie w związkach zawodowych, szczególnie w związkach zawodowych, które pracują na kontraktach stanowych, państwowych, miejskich i tak dalej. No i wszyscy ci socjaliści na tych wszystkich pozycjach, urzędach i tak dalej pilnują, żeby każda robota państwowa była miała płacone jak najwięcej. No a pieniądze skąd się biorą? No pieniądze się biorą jak zwykle z całego kraju, ze wszystkich podatników. No i jak taki polityk naobiecuje wszystkiego tym bosom związków zawodowych, no to związki zawodowe głosują na tych socjalistów. Właśnie związkowcy, no to jest 95% demokraci. Państwo ich żywi, no i oni pilnują, żeby było państwo. Nic nie jest nowego. Virginia to jest taki południowy stan, no, środkowo-południowy, tak jak sobie można wyobrazić, kiedy patrzycie na mapę, no to na mapie jest, jak jest Atlantyk, tutaj te wschodnie wybrzeże, z lewej strony jest Kalifornia, tu jest Kanada, no to Nowy Jork jest mniej więcej tu, Washington jest tu, Floryda jest gdzieś tutaj. To Virginia jest naokoło, zaraz przy Washington DC. DC to znaczy District Columbia. District of Columbia to nie jest stan sam w sobie, to jest osobny rejon, taki można powiedzieć geograficzno-polityczny. No i Virginia ostatnio do ichniejszego senatu, kongresu, sejmu w dużych ilościach po prostu wybrano socjalistów, demokratów. No i socjaliści, demokraci, co oni tam robią w tej Virginii? No rok temu to była afera przez to, że ten gubernator powiedział, że skrobankę można wykończyć nawet godzinę po opuszczeniu płodu ciała kobiety. No, czyli żyjące to dziecko, żyjący ten płód można w zasadzie zabić już jak nie jest w organizmie. To nie tylko, że po 9 miesiącu, ale 9 miesięcy plus 1. No Virginia zrobiła się taka lewacka, socjalistyczna, no bo to jest niedaleko stolicy. Tam, gdzie jest przy stolicy, no to zawsze są pasożyty, które po prostu żyją z podatków całego kraju. No i jest tam duży najazd ludzi z południa, no bo to jest jednak z południa. Z południa amerykańskiego kontynentu. Jest dużo imigrantów z Hiszpanii, z Meksyku, z tych Hondurasów, nie Hondurasów, Hindusów dużo trafia, Pakistańczyków dużo trafia. No i bardzo wielu tych emigrantów jest z założenia socjalistami. Uciekają z krajów, które po prostu socjalizmu nie były w stanie wprowadzić, no ale oni przyjeżdżają i wprowadzają. I między innymi teraz co chcą wprowadzić? No to chcą wprowadzić, że ludzie, którzy nie należą do związków zawodowych, mają płacić te stawki, czy te swoje członkowskie opłaty,
niezależnie czy są członkami, czy nie są członkami. A argument jest taki, że związki zawodowe walczą dla tych ludzi tak czy inaczej, czyli tak czy inaczej muszą płacić. No od 70 lat jest prawo takie, że no tyle tylko, że państwowi pracownicy nie muszą płacić składek, bo tu jest też paranoja. W Ameryce najwięcej członków związków zawodowych, no to jest na pozycjach, mają pracę państwową. Kiedyś 50, 70, 80 lat temu to się nazywała służba państwowa. No i ludzie w służbie państwowej zarabiali mniej niż w pracach prywatnych, no ale mieli obiecane emerytury, mieli obiecane większe jakieś wakacje, mieli obiecane dużo innych rzeczy pod konto tego, że gdzieś tam jakoś to się wszystko wyprostuje. Od 30-40 lat tendencja jest taka, że wszyscy, którzy mają słodkie posadki w budżetówce, średnia pensja jest lepsza niż w prywatnych firmach, plus dochodzą właśnie te wszystkie benefity emerytalno-pracownicze, których w firmach prywatnych nie ma. Także pieniądze wydawane przez podatnika na tych, można powiedzieć, no nie wszyscy są pasożytami, tak? Potrzeba ludzi, żeby pilnowali całego tego bałaganu, no ale biurokracja się rozrasta. Jeżeli pensje i pozycje są lepsze niż normalnym biznesmen może zrobić, no to przyjmują coraz więcej i się rozszerzają coraz więcej, znajdują coraz więcej roboty, żeby udowodnić, że są potrzebni. No i ten potwór taki biurokratyczny po prostu rośnie. I po 70 latach właśnie powiedzieli, że pracownicy prywatni muszą pozwolić związkom zawodowym zabierać pieniądze. Był taki sąd, wyrok Sądu Najwyższego właśnie 2 lata temu, który zabraniał rządowi, aby ludzie płacili stawki związkowe, jeżeli nie chcieli. Ci socjaliści wykorzystali to, że prawo dotyczy pracowników państwowych. Prawda jest taka, że prawo do pracy, dlaczego to się nazywa prawo do pracy? No bo mówią, że jeżeli ktoś chce pracować, no to zawsze może pracować, a jeżeli są związki zawodowe, no to związki zawodowe przychodzą i mówią: nie. Ci mogą pracować, tamci nie mogą pracować, muszą należeć i tak dalej. Wszystkie zagraniczne firmy produkujące samochody, no to one są ulokowane właśnie tam na południu, tam gdzie jest to prawo do pracy, gdzie związki zawodowe nie są przymusowe. I to było, to decydowało, gdzie oni będą budowali miliardowe fabryki, gdzie będą zatrudniać tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi. No bo tam jest trudniej, powiedzmy, zawiązać związki zawodowe. Związki zawodowe, które rozwaliły Detroit. Detroit po prostu produkowało największe kolubryny. Robili samochody, które one na setkę paliły jakieś straszne ilości benzyny, płacili ciężkie pieniądze, nie modernizowali, nie byli nie było żadnej jakiejś takiej konkurencji. Także przez związki zawodowe, między innymi, wszystkie te trzy główne fabryki amerykańskie podupadły. To wszystko później zaczęło być sprzedawane z Japonii. Mniejsze samochody nawet firm amerykańskich były po prostu tylko nazwy przeklejane. Chevrolet kupował w Mitsubishi w Japonii, nie robił nic u siebie. Dlaczego to tak było? No tak dlatego było, że właśnie związki zawodowe to dokończyły. Wszystkie te
samochody elektryczne. To była szansa 30-40 lat temu, żeby firmy amerykańskie zaczęły robić to. To wszystko było udupione przez związki zawodowe. No i to padło. Stal, węgiel, to też w zasadzie wszystko przestało być konkurencyjne, dlatego że związki zawodowe zawsze mają jakieś wymagania. No i firmy powiedzmy albo pouciekały. Między innymi dlaczego tak dużo roboty uciekło do Chin, najpierw do Meksyku, później do Kanady, no a później z Meksyku do Chin. Między innymi właśnie dlatego, że te jakieś nieprawdopodobne wysokie stawki wymagane przez związki zawodowe, dużo większe niż innych prywatnych firm. Dane statystyczne to są takie, że jest taki instytut badań dotyczących pracy w Stanach pomiędzy 2008 a 2018, w Stanach, tam gdzie nie było, gdzie nie ma tego przymusu bycia w związku zawodowym, no to postęp, czy ilość miejsc pracy stworzona była dwa razy większa niż w jakichkolwiek innych stanach. Gubernator Virginii no, wyszedł i powiedział, że no nic, nie chcemy nic zrobić takiego, co by spowodowało to, że nasze te wszystkie akcje obligacyjne wystawiane, no akcje obligacyjne to są stanowe czy miejskie bonds, czyli to jest no obiecują zapłacić tam ileś procent rocznie, tak, także ktoś kupuje za 10 tysięcy tych bonds, tych obligacji, no ale płaci powiedzmy tam 9,5 tysiąca, no i on później te 10 tysięcy odbiera po iluś tam latach. To nie są opodatkowane federalnie i tak dalej, są najróżniejsze tam wymagania, no ale sprowadza się do tego, że finansowo jest to oceniane i najwyższa taka ocena to jest AAA, czyli już nie może być lepszy niż ten poziom. Czyli ludzie z całego kraju, z całego świata kupują te bonds, no między innymi Chińczycy, no i mają czysty jakiś tam zysk. Demokraci, socjaliści będą się starali wprowadzić te obowiązkowe płacenie do związków zawodowych na poziomie całego kraju. Także teraz 27 na 50 stanów nie ma tego przymusu, no ale komuniści w Illinois czy w Nowym Jorku, no to po prostu chcą hajsu, tak? Chcą pieniędzy, chcą składek, chcą podporządkowania się reszcie społeczeństwa, żeby płacili więcej. No to zawsze, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jeżeli polityk mówi, że chce pomóc, no to trzeba łapać się za portfel w kieszeni i uciekać, gdzie pieprz rośnie, bo to jest coraz gorzej. No a w Ameryce jest coraz gorzej z tego względu, że no, zrobiła się taka atmosfera. Ludzie wychowani na marksistowskich ideach, tych wszystkich dzieci kwiatów, tych wszystkich kawiarnianych socjalistów, którzy nigdy tam nie założyli biznesu, nie pracowali, nie mieli żadnych kłopotów, żeby dać miejsca pracy. To są większość ludzi pracujących w szkołach, wykładający jakieś durne teorie. No i socjalizm jest zawsze atrakcyjny, a z socjalizmem, rozdawnictwem jest zabieranie. Jest zabieranie. Także socjalizm jest wybierany. Praktycznie rzecz biorąc, jak był wybrany w Wenezueli, który doprowadził do totalnej ruiny, no i jak był wybrany w Niemczech, co doprowadził do hitleryzmu i narodowego socjalizmu.
Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest szałeczka, można zasubskrybować. Można nacisnąć dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego codziennego filmiku. Mam nadzieję, że nie zdemonetyzowanego.